Kazanie świętego Leona Wielkiego papieża Jest rzeczą oczywistą umiłowani że syn Boży przyjąwszy ludzką naturę połączył ją z sobą tak dalece że nie tylko w nim jako człowieku pierworodnym całego stworzenia ale i we wszystkich jego świętych jest jeden i ten sam Chrystus bo nie można oddzielić głowy od członków, ani członków od głowy. Oczywiście, Bóg będzie wszystkim we wszystkich dopiero w życiu wiecznym, a nie w tym doczesnym. A jednak, nawet i teraz, nie opuszcza Pan nigdy swojej świątyni, w której przebywa, a którą jest Kościół. On sam nam to obiecał, kiedy powiedział: A oto ja jestem z Wami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc to wszystko, co Syn Boży uczynił i czego nauczał dla zbawienia świata, znamy nie tylko z dziejów przeszłych wydarzeń, lecz poznajemy w Jego mocy działającej obecnie. To on, zrodzony z matki dziewicy za sprawą ducha świętego, tym samym duchem napełnia nieskalany swój Kościół który przez chrzest rodzi Bogu niezliczone potomstwo synów o nich powiedziano którzy ani z krwi ani z rządzy ciała ani zwoli męża ale z Boga się narodzili w nim otrzymuje błogosławieństwo przybrania Rut Abrahama na całym świecie bo ten patriarcha staje się ojcem ludów dzięki temu że synowie obietnicy Rodzą się z wiary, a nie z ciała. To on, Chrystus, tworzy jedną świętą owczarnię ze wszystkich plemion i narodów, jakie są pod Słońcem, żadnego z nich nie wyłączając. I tak codziennie spełnia to, co obiecał. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Choć przede wszystkim do Piotra Pan powiedział, paś owce moje, to jednak on sam prowadzi wszystkich pasterzy, a ktokolwiek przystępuje do tej skały, otrzymuje pożywienie na żyznych i soczystych pastwiskach. Tak więc niezliczone mnóstwo owiec krzepi się pełnością Jego miłości. I nie wahają się one oddać życia za swego pasterza, jak on, dobry pasterz, zechciał oddać życie za swoje owce. W jego cierpieniach mają udział nie tylko chwalebni i niezłomni męczennicy, ale także wszyscy wierni, którzy w nim odrodzeni stają się nowymi ludźmi. To jest przyczyną. Że należycie przeżywamy paschę naszego Pana na przaśnym chlebie szczerości i prawdy, gdy jako nowe stworzenie, wyzbywszy się starego kwasu przewrotności, żywimy się i poimy samym Panem. Bo, mając udział w ciele i krwi Chrystusa, przemieniamy się w tego, którego pożywamy. Mamy więc stale nosić w naszym ciele i duchu tego, w którym umarliśmy i zostaliśmy pogrzebani, lecz również powstaliśmy z martwych.